Kluczową rolą jest to, żeby na początku zdefiniować sobie z precyzyjnie właśnie cel projektu, zakres tego projektu, miary sukcesu i to, co też często jest pomijane, tak mi się wydaje, ryzyka związane z tym projektem. Jakby wracam też do tego systemu CRM czy do innych elementów, bo często projekt jest zdefiniowany tak, że mamy zakres, mamy doskonale opisane rozwiązanie. Ja uczestniczyłem przy jednym takim projekcie, fakt w innej firmie. No i jakby jednym z elementów tego projektu był algorytm, który miał być dostarczony przez specjalistów. No i okazało się, że jakby skonstruowanie tego algorytmu jest niemożliwe. I najgorsze było w tym to, że jakby dowiedzieliśmy się o tym na etapie realizacji tego projektu, a nie przed projektem. Więc jakby analiza ryzyka wtedy była wykonana zbyt pobieżnie, nie było brane to pod uwagę. Z naszej strony jako firmy wszystko było wykonane poprawnie, ale klient tak naprawdę nie miał tej świadomości, że mogą być aspekty, tak jak w przypadku na przykład też tego e-booka, tak? Że może nie być możliwe dostarczenie API z systemu CRM z jakiegoś względu. Tak? Jest to, czasem mamy takie przypadki, że są to stare systemy pisane w jakichś archaicznych językach, bez wsparcia. No i okazuje się, że jakby wszystkie założenia projektu są spójne, ale z powodów technicznych nie jest on możliwy do wykonania, albo niesie za sobą jakieś inne ryzyka, które zostały pominięte, więc to też jest jeden z pierwszych i myślę, że najważniejszych elementów, które w tej analizie powinny się znaleźć.